Witamy wszystkich w programie Kreatywny Maluch. Wita Ola, Natalka i pani Ewa. A dzisiaj co będziemy w programie robić? Będziemy liczyć. Będziemy liczyć na przykład nożyczki. Ile mamy par nożyczek? Dwa. Dwie pary nożyczek. A ile mamy mazaków? Trzy. Bardzo dobrze. A klejów? Jeden. Jeden. Jeden, dwa, trzy. No właśnie, z tym liczeniem to są zawsze problemy. Najlepiej pomagać sobie czym? Rączkami. Rączkami, bo mamy 10 paluszków, wystarczy. Ale czasem jest tak, że rączki są potrzebne, prawda? To ja pokażę wam dzisiaj, bo ja dla was przygotowałam i chciałam, żebyście wy też przygotowali takie rączki do liczenia. Zobaczcie, widzicie? O, rączki, które pomogą nam liczyć. Uwaga, uwaga. Co nam jest potrzebne? Papier, nożyczki, klej i pisak. Zaczynamy od tego, że odrysowujemy sobie łapki. Na jakim kolorze dziewczyny chcą? Pomarańczowy. A Natalka, na pewno Natalka może różowy, co? Zobacz, mam taki ładny róż. Ja tu lubię róż. Skuszę cię na różowy. Proszę bardzo. No, Olcia, każdy ma swoje zdanie. Wiesz, jak to jest. Dobrze, przykładamy łapkę naszą piękną. Jedną, próbujemy prawą, lewą odrysowujemy samodzielnie. Prawą ja pomogę, bo to trzeba wtedy lewą ręką użyć. Rozkładamy paluszki tak, o, szeroko, szeroko paluszki. Ty jesteś leworęczna? Nie, ty jesteś prawo, to tą rączkę ja odrysuję, a prawą ty sama spróbujesz. Proszę, i drugą ty. Super, i wycinamy. I drugą rączkę ja już odrysuję lewą, bo lewą to trudno, nie? Jestem praworęczna. I wycinamy. Ola już, Natalka już, dobrze, Natalciu, zabieramy ci to. Wybieraj sobie karteczkę, na którą przykleisz. Jaki kolor tym razem? Może niebieski ładnie będzie wyglądał. Może być? No i co? Smarujemy tylko tutaj, ponieważ nasze paluszki muszą nam się ruszać, więc tylko tu smarujemy, dobrze? A tobie? Jaki kolorek? Może zielony? Ładnie będzie wyglądał? Albo fioletowy? Może być? Czy niebieski też? Fioletowy. Fioletowy, proszę bardzo. I przyklejamy. Jedna rączka. O, i teraz drugą smarujemy. I to samo robi Oleńka. Proszę, Olu. Przyklejona jest, tak? Tylko wiesz co, no dobra, jak już jest tak, to tak niech będzie. No i co teraz? Natalka, wyginamy, poczekaj, najpierw paluszki trzeba tak powyginać, tak? Zaraz narysujemy, spróbuj powyginać najpierw, dobra? Dobrze?
zobaczcie, jak już mamy ponaklejane, to taka byłaby niespodzianka. Ja na swojej rączce, jak rysowałam to, żeby było mi miło, jak liczę, to każdy paluszek wita mnie jakimś uśmiechem albo jakąś minką, albo jest zawstydzony, albo zaspany, albo zły, że mu zawracam głowę, albo rozmawiają dwa paluszki między sobą. Także teraz każda z was bierze mazaczek i rysuje jakąś śmieszną minę na paluszkach, tak? Teraz możemy, nie jest to konieczne, ale jeśli ktoś chce, może sobie ponumerować. Jeśli nie umiemy jeszcze pisać cyferek, możemy rysować tyle, ile kropek jest po kolei, czyli jedna kropka, dwie kropki, trzy kropki, cztery kropki, pięć kropek, sześć kropek, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć na końcu kropek. Super, no to Ola kończy, a my już z Natalką możemy się pobawić, nie? No to Natalcia, ile to jest 5 dodać 9? 5 palców, 1, 2, 3, 4, 5, nie dodać 9, tylko dodać 4 palce. Dodać ile? 4 palce. To jedną musimy rączkę zakryć. Nie, już ta jest, 5 paluszków się otworzyło, a teraz jeszcze 4 nam brakuje, bo dodać 4. 1, 2, 3, 4. Ile mamy palców? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 9 odjąć 6? 9 palców odjąć 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ile nam zostało palców? 3. Proste jest dodawanie i odejmowanie, prawda? Olcia, widzę, jeszcze pracuje. To Olcia po cichutku pracuje. My się z wami żegnamy. Dzieciom nie przeszkadzamy. A tematyka z naszymi paluchami stanie się łatwa, miła i przyjemna.